Siemaneczko, ja jestem Przemek i dzisiaj przedstawiam wam coś, czego nigdy nie widzieliście na innych kanałach. Jak daltoniści widzą w CSGO. Temat ten moim zdaniem jest bardzo ciekawy, dlatego warto obejrzeć ten odcinek do końca. Gwarantuję wam, że ten czas będzie dobrze spożytkowany. Pokażę wam, jak mapy i skiny są widziane przez osoby, które cierpią na różne rodzaje daltonizmu i nie tylko. I tak jak w każdym odcinku, mam dla was konkurs. Tym razem macie do wygrania Redline'a do Kałacha. Aby go wygrać, wystarczy, że zostawisz suba, dzwoneczkiem, lajka pod tym filmem i napiszesz jakiś ciekawy komentarz dotyczący odcinka. Wyniki konkursu pojawią się 20 sierpnia na mojej grupie, do której link podałem w opisie. Jedziemy! Na samym początku powinienem wam wyjaśnić, co to jest właściwie ten daltonizm. Jest to zaburzenie rozpoznawania barw i spostrzegania różnic między niektórymi lub wszystkimi barwami, które my normalnie dostrzegamy. Choroba ta jest uwarunkowana genetycznie. Prościej mówiąc, daltonista nie widzi niektórych kolorów. Tyle suchych faktów, przechodzimy do tej bardziej interesującej części odcinka. Pierwszym typem daltonizmu, na który cierpi bardzo dużo osób, jest protanopia. Ta wada wzroku polega na nierozpoznawaniu barwy czerwonej lub myleniu jej z barwą zieloną. Objawia się także obniżeniem postrzegania jaskrawości czerwonego, żółtego i pomarańczowego. Na protanopię cierpi na przykład Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka. Deuteranopia to kolejny typ wady wzroku polegający na nierozpoznawaniu barwy zielonej lub myleniu jej z barwą czerwoną. Objawia się to także brakiem rozróżnienia koloru czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego. Zobaczcie sami, jak wygląda niuk widziany oczami daltonisty. Moim zdaniem mapa wygląda teraz jakoś tak apokaliptycznie. A wy jakie macie odczucia? Piszcie w komentarzach. I ostatnim rodzajem, którego wam przedstawię, jest tritanopia. Jest to wada, która występuje najrzadziej wśród wszystkich rodzajów daltonizmu. Ludzie, którzy cierpią na tritanopię, nie są w stanie rozpoznać żółtego i niebieskiego, co skutkuje efektem, którego widzicie właśnie na overpassie. Cały obraz ma zabarwienie czerwone, co wygląda chyba najdziwniej spośród wszystkich przedstawionych dzisiaj typów daltonizmu. A na koniec pokażę wam, jak wyglądają niektóre skiny, które widziane są przez osobę z protanopią. Tak prezentuje się neonowy jeździec do Maka 10. Teraz widzimy popularnego Asimowa do Awki, a wygląd neonowej rewolucji do Kałacha zaskoczył mnie zupełnie. O ile Awka i Mak prezentowały się jeszcze w miarę spoko, to ten skin wygląda ohydnie moim zdaniem. A wy co myślicie o wyglądzie map i skin widzianych przez daltonistów? Piszcie w komentarzach. Za pomoc w realizacji odcinka dziękuję dla Kyza, który starał się jak najwierniej oddać na mapach barwy widziane przez osoby z takimi przypadłościami. To on edytował te pliki wideo, a także dla Fijaka, który mi to wyrenderował. Linki do ich kanałów macie w opisie, bo bez nich nie byłoby tego filmu. Moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodobał i chcecie zobaczyć kolejne na podobne tematy, to zachęcam was do pozostawienia lajka, subskrypcji, napisania, czy chcecie kolejny tego typu film w komentarzu, to z pewnością mi pomoże. Zapraszam was także na mój fanpage, grupę PBG Team i na mojego Instagrama, linki jak zawsze w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, yo!